Nie wierzę, że nie widziałam jeszcze tego odcinka. Jest genialny. Przerwa na lody. Wygląda pysznie. Lana, oglądaj, bo przegapisz. W dzisiejszych czasach make-up jest ważniejszy. Patrz. Serio, Bella? Nie widzisz, co robię? Nie śmiej się. Spójrz tylko. Teraz muszę wszystko poprawiać. Chyba, że zaraz. Dziękuję. No spoko, zjem ręką. Jeśli nie chcesz ubrudzić się maskarą, następnym razem użyj łyżeczki jako prawdziwej tarczy ochronnej. Widzisz? Wszystko zbiera się na łyżeczce. I nie musisz martwić się o ślady na twarzy. Idealnie. Proszę, oddaję. Mam tym teraz zjeść lody? Trzeba coś poświęcić, żeby ładnie wyglądać. W tym wypadku twój burczący brzuch. Fajnie jest pograć sobie w piłkę na przerwie. Problem w tym, że w zamkniętym pomieszczeniu potrafi ona zboczyć z toru lotu. Biedna Amy niczego nie podejrzewa. Bum! To musiało boleć. Wszystko w porządku? Tak, ale zraniliście moje ego. O nie, moje kolczyki! Głupki z was, zero szacunku do mody. Boże, Amy, co ty tak dramatyzujesz? W takich sytuacjach warto skorzystać z pomocy spinacza do papieru. Rozłóżcie go w ten sposób i nanieście krople kleju na łączenie. Kiedy wyschnie, weźcie nić i owincie ją wokół spinacza, całkowicie zakrywając otwór. To może trochę potrwać, ale naprawdę będzie warto. Teraz przyklejcie koniec nici do metalu, żeby zabezpieczyć wzór. Jeszcze tylko zahaczcie taki element na spinacz i gotowe. Właśnie zrobiliście parę szykownych kolczyków. Wow, kto by pomyślał, że wystarczy nieco biżuterii, aby podnieść samoocenę Amy z 5 punktów do 10 w zaledwie kilka sekund. Wiem, wyglądam bosko. Kevin? Nikt ci nie powiedział, że w trakcie gry patrzy się na piłkę? Do ciebie też mówię, Justin. Ładna dziewczyna na korytarzu potrafi skutecznie odwrócić waszą uwagę. Wykończenie makijażu mocnym kolorem szminki to zawsze doskonały pomysł. Nie, nie ta. Ta zdecydowanie nie. Za różowa. Aha, tak. Och, ten aplikator jest daleki od ideału. Nie, koszmar. Hej, panuj nad sobą, Vicky. Następnym razem weź wsuwkę i rozegnij ją. Przyłóż do ust w ten sposób. Nakładaj szminkę wewnątrz linii. Wow, od razu wygląda lepiej. Teraz wygnij wsuwkę wzdłuż dolnej wargi. Dokładnie tak. O, hej! Perfekcyjne usta! Wyglądacie świetnie! Czas zrobić miejsce dla wsuwki. Kredko do ust. Wsuwki są takie wielofunkcyjne. Niektóre dziewczyny uwielbiają brokat i wszystko, co się błyszczy. Ale dla Lany umiar nie istnieje. Wow, patrz, jak się mieni! Lana? Wątpię, że ten pędzel jest przeznaczony do takich rzeczy. Możesz sobie pogadać. Dziewczyna jest w swoim żywiole. Siemka, co robisz? Takie tam brokatowe love. Ale to nie twoje. Jak nie, jak tak. Kupiłam ten pędzel w zeszły weekend. Jest nowy i mega drogi. Lana! Jak mam go teraz wyczyścić z tego brokatu? Módl się, żeby mi się udało. W przeciwnym razie odkupujesz. Boże, nie musisz być taka wredna. Brudny pędzel do makijażu? Nalej odrobinę mydła na płaski klocek Lego. Teraz weź do ręki pędzel i zacznij pocierać włosiem o górną powierzchnię plastiku. W ten sposób.
Tfu, patrz na ten brud. Wszystko ładnie schodzi. Nie zapomnij go spłukać. Widzisz, jaki teraz jest czyściutki? Dobre wieści, Lana. Udało mi się go wyczyścić. Super, to mogę? Czyli, że nie. Dobra, nie będę ruszać twoich rzeczy. Oprócz tej kosmetyczki, którą zawinęłam wcześniej. Co my tu mamy? Aha, mnóstwo czystych pędzli. Sezon na brokat uważam za otwarty. Jedno jest pewne, nie chcę być w twojej skórze, jak Bella się dowie. Co? Robimy sobie mały manikur? Wow, francuski! Imponujące! No, aż się przyjrzysz z bliska. Aj, kurczę! Jak ja to mam naprawić? Cześć! Przeszłam aż tutaj i otarłam pięty. Masz gdzieś jakieś plasterki? Idealnie! O nie! Jest jeszcze gorzej! Ależ jestem do niczego! Hej, daj mi ten plasterek! Jeśli chcecie zrobić manikur, użyjcie plasterka, żeby uzyskać ładny półksiężyc. Żeby zrobić francuski manikur, naklejcie go tak. A teraz pomalujcie paznokieć. Tak, to naprawdę takie proste. Po co się męczyć, skoro można użyć plasterka? Masz, przyniosłam ci herbatki. Patrz na moje nowe paznokcie. Wygląda świetnie. Może mi też takie zrobisz następnym razem. Kolejne popołudnie, kolejny projekt. Nie będzie ci przeszkadzać, jak się tu rozłożę? Najpierw artykuły malarskie. Witaj, paleto. Jaką byłabym malarką bez pędzla? O nie, co ja mam z tym zrobić? Nie mam czasu iść do sklepu po nowy. Czy to patyczki do uszu? Ciekawe, czy się nadadzą. Pożyczę na chwilę, okej? Ej, używałam ich! Jeszcze szczoteczka do zębów. No, teraz to jestem gotowa na bycie artystką. Do tego haku potrzebna wam będzie kartka papieru i kilka patyczków związanych razem gumką recepturką. Zanurzcie bagietki w farbce. Nie muszą być równomiernie rozłożone. Teraz zacznijcie nimi malować, o tak! Weźcie pojedynczą bagietkę i zmieńcie kolor farby. Pora domalować pień, aby ukończyć to piękne drzewo. Za pomocą szczoteczki stworzycie realistyczną teksturę. Prawo będzie ok, widzicie? Popatrz na to dzieło! Wow, nowoczesny Monet! Teraz tylko musisz znaleźć na nie miejsce. Bo na pewno będziesz chciała je podziwiać. Wreszcie czas do łóżka. Czas usunąć ten odważny kolor szminki. A, co to? Bez urazy, Heli, ale wyglądasz jak klaun. Nie stresuj się, mamy rozwiązanie. Weź trochę wazeliny i posmaruj nią usta. Wcieraj bez obaw. Teraz zetrzyj wszystko wacikiem. A wy, jakie filmiki chciałybyście, żebyśmy dla was przygotowali? Zostawcie nam komentarz. No, teraz znacznie lepiej. Dobranoc. I am not the victim of this love affair. You can make me go.